Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją. To jest akcja, która tak roboczo bardzo zatytułowana jest Underground. Podziemna galeria, to znaczy galeria śródmiejska oczywiście. Młodzi ludzie w Głogowie i w okolicach żyjący. No dostają fajne wsparcie. Mam nadzieję, że to nam pięknie wyjdzie, ponieważ chcielibyśmy wykorzystać ich talenty. Zwykle ci młodzi ludzie są tak nieciekawie traktowani. Traktowani są trochę jak wandale. Wszyscy myślą, że to są te durne napisy, które pojawiają się na murach, albo jakieś idiotyczne wazgrania. A to są artyści. Tyle, że nie mają gdzie malować. Dlatego pomyśleliśmy, że łącząc przyjemne z pożytecznym, przy okazji również odnawiając przejście, które tego wymagało, fajnie dogadując się z generalną dyrekcją, stworzymy takie miejsce, w którym będą mogli takie prace wykonać, ale w sposób skoordynowany, mądry, przemyślany. A dwa dni teraz tak będą robić. Są to i nasi ludzie, czyli głogowianie, mieszkańcy okolicy, ale też przyjeżdżają do nich znajomi, to bardzo dobrzy artyści ulicy z Gdańska, Krakowa, Wrocławia. To środowisko jest bardzo zżyte. Dwa dni będą tworzyć dwa obrazy na czerwonym podkładzie, które zresztą sami wmalowali. Zresztą zepsuła im się maszyna, więc robili to wałkami. Szacunek dla nich za to, że to zrobili już. Na czerwonym podkładzie będą motywy Głogowa za dnia. Oczywiście rozmaite, to nie chodzi o to, żeby odwzorować coś do jednego, ale żeby na podstawie tego hasła coś fantazyjnego do tego dotworzyć. Czarny podkład to oczywiście Głogów nocy. Co powstanie, to już tylko w fantazji pozostawiamy. Mam nadzieję, że Głogowianie to lubią. Ta galeria co kilka miesięcy, co rok najdalej będzie odnawiana, bo w każdej galerii wystawy się zmienia. Miejski Ośrodek Kultury wspiera takie działanie. Bardzo pięknie dziękujemy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad temu naszemu oddziałowi za bardzo rozsądne i świetne podejście. I takie dogadanie, mam nadzieję, sprawi, że będziemy mogli fajnie się tutaj w tym przejściu czuć. W tej ogromnej powierzchni, bo mówimy tutaj o wymalowaniu ponad 1000 metrów. To jest naprawdę duży obiekt. Jak sami mówią, muszę im wierzyć, to jest drugi obiekt pod takim względem w Polsce. Nazywam się Kacper Koczysz. Pierwszy raz w Głogowie zorganizowałem taką grupką imprezę dzięki MOOC-owi i Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i oraz miastu Głogów. Przyjeżdżałem tutaj ludzie z całej Polski, z zagranicy, bo mamy przyjemność, że będzie malował nasz kolega z Niemiec oraz ze Szkocji. I co będzie się robić? Każdy będzie przedstawiał swoją pracę do tematu. Temat jest Głogównym, grafiki. Będą przedstawione ksywy osób, name i nazwy też mówimy na nie, oraz charaktery, czyli postacie, które mamy na co dzień. To wszystko w porządku. Jeden z najbardziej skomplikowanych to będzie taki dżem w Polsce, w tej prezencie dżemu. 33 osoby z całej Polski, z zagranicy, z Warszawy, z Katowic będą ludzie, z Zielonej Góry, z Lubina, z Gdańska prawdopodobnie też mają przyjechać, z Niemiec, ze Szkocji, z Edynburga.